Firma Asaj została założona w 1990 roku przez elektryków Andrzeja i Stanisława, którym od początku działalności zawodowej towarzyszyły małżonki Anna i Jadwiga. Pierwsze litery imion założycieli utworzyły nazwę Asaj. Obecnie zarząd to założyciele, a także kolejne pokolenie, Marlena Kuran i Przemysław Zegardło. Spółka jest polską rodzinną siecią handlową działającą w branży elektrotechnicznej, energetycznej, oświetleniowej i OZE. Główne obszary jej działalności obejmują sprzedaż i dystrybucję, doradztwo techniczne i usługi projektowe. Już w początkowych latach istnienia została liderem rynku wschodniej i centralnej Polski. Wieloletni dynamiczny rozwój firmy sprawił, że dzisiaj Asaj jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim i należy do ścisłej czołówki w branży. Na przestrzeni prawie 35 lat działalności z małego garażu Asaj rozrósł się do 20 jednostek sprzedaży stacjonarnej, 15 przedstawicielstw handlowych i 400-osobowego zespołu pracowników. Asaj to także firma odpowiedzialna społecznie, w pełni zaangażowana w rozwój miasta Siedlce, wspierająca działalność kulturalną i sportową. Potwierdzeniem pozycji Asaj są niezmiennie od lat zdobywane prestiżowe nagrody. Najważniejsze z nich to m.in. Gazele Biznesu, Dobry Płatnik, Rzetelny w Biznesie, Złoty Mecenas Kultury czy też Aleksandria, specjalna nagroda prezydenta miasta Siedlce. Na sieć sprzedaży Asaj składają się różne typy jednostek obsługujące zarówno klientów biznesowych, jak również indywidualnych. Sieć stacjonarną wspiera struktura mobilna, w skład której wchodzą grupy przedstawicieli handlowych oraz branżyści. Strukturę sprzedażową wspomaga 13 działów wsparcia powiązanych z zarządem i obsługą całej firmy. Nadzorujące, monitorujące i optymalizujące to m.in. działy IT, nadzoruje wiele skomplikowanych systemów, Komarch ERP, Komarch Optima, WMS, DMS, HRM. Wszystkie te systemy są ze sobą powiązane automatyczną wymianą danych. Kompleksowym zarządzaniem zasobami ludzkimi, czasem pracy, realizacją szkoleń przy użyciu elektronicznej platformy oraz prowadzeniem rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej zajmuje się dział personalny. Praca tego działu bazuje m.in. na systemie Komarch HRM. Za zapewnienie wysokiej jakości raportów zarządczych i operacyjnych odpowiada dział analiz. Raporty powstają przy wykorzystaniu m.in. platformy Power BI, która umożliwia integrację i łączenie danych z wielu różnych źródeł i systemów użytkowanych przez Asaj. Za określenie strategii, realizację działań wspierających sprzedaż, a także kreowanie pozytywnego wizerunku marki odpowiada dział marketingu. Indywidualne podejście stale generuje szereg precyzyjnych działań skierowanych do każdego segmentu obsługiwanych klientów. Dlatego też powstał innowacyjny autorski program dla elektroinstalatorów tylko dla Asów, który wynagradza lojalność klientów. Innym znaczącym projektem jest filmowa kampania Aktywni, która zwiększa rozpoznawalność marek dostawców, a także pokazuje wzorową współpracę Asaj z producentami. Sprzedażą internetową i promocją online zajmuje się dział e-commerce, który na chwilę obecną zarządza biznesowo kilkoma platformami handlowymi, w tym platformą asaj.pl. Cały handel e-commerce to ponad 167 tysięcy produktów w sprzedaży, 2 miliony 600 tysięcy odwiedzających rocznie. Kompleksową obsługę logistyczną i zarządzanie łańcuchem dostaw zapewnia Centrum Dystrybucji, uruchomione w 2022 roku. Zastosowano tam innowacyjny w skali kraju automatyczny system magazynowania AutoStore. System umożliwia automatyzację przyjęć magazynowych i kompletacji zamówień. Magazyn o łącznej powierzchni przekraczającej 7000 m2, ponad 9600 miejsc paletowych, 37 100 lokacji magazynowych, 18 500 pojemników AutoStore, 15 robotów AutoStore. Przyszłość. Nowe jednostki sprzedażowe, rozwój segmentów, nowe technologie, nowa platforma handlowa e-commerce, kontynuacja odpowiedzialności społecznej biznesu. Asaj. Kompleksowo i profesjonalnie. Polecam.
Strzelec.